AVS Media Demo. We Francji rozwija swoją pasję. Maluje obrazy, przede wszystkim koni, które są jej wielką miłością. W grudniu miała indywidualną wystawę w Paryżu. Edyta Skibińska miłość do koni odziedziczyła po rodzicach. Jeździli konno, a w domu była cała biblioteka książek o tych pięknych zwierzętach. Rysuje ją AVS Media Demo. Przypomina leszczynianka. Sama jeździ okazjonalnie, ale dobrze zna i rozumie konie. Na Rancho Yorka znalazłam sobie taką przyjaciółkę, która już nie żyje niestety, Czata się nazywała. To jest klacz czystej krwi angielskiej. I no chodziłam z nią na spacer, bo AVS Media Demo. No i od tego się też tak bardziej to pogłębiło, bo w tym momencie już poznałam bardziej konia od strony konia, nie od strony siodła i właściwie tą psychikę konia, to całe takie podejście, no po prostu rozumiem konie. Staram się wyrazić moje ciała emocjonalne, w jakiś sposób, kiedy koń się boi, kiedy koń jest szczęśliwy, kiedy koń jest ciekawy i bardzo się cieszę, dlatego że ludzie, którzy oglądają moje obrazy, a są to ludzie z Polski, z zagranicy, z Emiratów Arabskich, AVS piszą do mnie z całego świata i mówią, że rozumiem konie i oni widzą te emocje, które ja przekazuję w obrazach, więc bardzo się cieszę, że w jakiś sposób to może dotrzeć do publiki. Edyta Skibińska na AVS Media Demo. Wyjechała jeszcze będąc studentką na staż. Tam znalazła pracę oraz życiowego partnera i została. Zawsze chciała mieszkać w Paryżu. To wyjątkowe, magiczne miasto i co ważne, daje bardzo duże możliwości artystom. Leszczynianka przekonała się o tym przy okazji zorganizowanej w grudniu indywidualnej AVS wystawy. Media Demo. Zrobiłam właśnie pierwszą indywidualną wystawę, nie mając tak wiele kontaktów, te sale, w której wystawa się odbywa, to nie jest żadna galeria, oni nie mogą żadnego takiego karnetu AVS Media Demo, żeby po prostu dużo ludzi przyszło, a jednak przyszło 50 osób, więc się bardzo, bardzo cieszę, bo po prostu komunikację zrobiliśmy, organizator się też zajął troszkę komunikacją flyerami i jest po prostu AVS Media Demo duży jak na pierwszą indywidualną wystawę. W porównaniu do innych wernisaży, gdzie było 10-20 osób, bo wiem, bo sam tutaj było 50 i się bardzo z tego cieszę. O wystawie Polki pisały też prestiżowe francuskie magazyny. AVS Media Demo. Skutki. Skibińska wystawiła 16 obrazów, 2 sprzedała, ma zamówienie na kolejny. Ceny są różne, minimalna wynosi 300 euro. Dla leszczynianki, a właściwie już paryżanki, malarstwo póki co jest zajęciem dodatkowym, ale Skibińska ma nadzieję na coraz większe zainteresowanie jej twórczością. AVS Media Demo. Prezentowała kilka swoich prac na wystawie zbiorowej w Paryżu. Zanim wyjechała do Francji, jej obrazy można było oglądać m.in. w Łodzi i oczywiście w Lesznie.